muszę powiedzieć, że praktycznie to, jeżeli miałbym mówić generalnie, to przechodzimy jakąś wielką próbę jako przedsiębiorcy, ponieważ najpierw pandemia i w sumie 2 lata czegoś, co się wcześniej nie zdarzało, czego, znaczy oczywiście w tym okresie tego wieku, tak, czy nawet okresu od wojny drugiej, takich rzeczy nie było i żeśmy musieli się nauczyć pewnych rzeczy, które są z tym związane. Praca zdalna, rozwiązywanie problemów pracowniczych, no oczywiście też łańcuchy dostaw, brak towaru na rynku. W związku z tym tutaj jakby była ciągła walka z tym, żeby mieć komponenty, podzespoły do tego, żeby móc normalnie produkować, do tego jeszcze ludzi. Do tego, dlaczego? Dlatego, że no, słynne izolacje, kwarantanny, to wszystko powodowało, że brakowało praktycznie wszystkiego. No i tak żeśmy sobie żyli do końca czy na roku 21, no i początek roku 22. I kiedy już tak naprawdę wszyscy żeśmy myśleli, że zaczniemy normalnie oddychać, no bo już wszyscy spodziewali się, że ta pandemia gdzieś tam przejdzie bokiem, że zaczniemy normalnie funkcjonować, no to zdarzyło się to, co się zdarzyło, czyli wojna na Ukrainie, 24 lutego, i w sumie zaczęło się dziać jeszcze gorzej, niż było to w czasach pandemii. Praktycznie te rzeczy, które te restrykcje, które zaczęła Unia i Stany Zjednoczone wprowadzać na Rosję, tak naprawdę zachwiały rynkiem surowcowym zupełnie, tak? I to, co zaczęło się robić w końcu ubiegłego roku, czyli gdzieś tam zaczęły się robić ruchy cenowe w górę, to ta wojna przyspieszyła diametralnie. Ja w swoim życiu nie pamiętam ceny paliwa wokół 8 zł, a mówi się, że będzie kosztowało około 10 zł. W związku z tym, jeżeli już na dzisiaj wiemy dokładnie, że biznes opiera się na transporcie, no bo wszyscy chcemy mieć just in time, surowce, wyroby gotowe, sklepy czy hipermarkety, supermarkety chcą mieć wszystko na konkretną godzinę, to praktycznie powoli staje się to niemożliwe. Powoli zaczynamy się uczyć znów innego rynku. Rynku, gdzie ceny zmieniają się nie w ciągu kwartału czy pół roku, tylko zmieniają się w ciągu miesiąca, a niektóre nawet w ciągu tygodnia. W związku z tym tak naprawdę najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie można niczego tak naprawdę zaplanować, bo już teraz brakuje wszystkiego, może najmniej pracowników, tak, dla odmiany, bo w pandemii to był bardzo duży problem, natomiast brakuje właśnie surowców, komponentów, a nawet jeżeli tego nie brakuje znów, to rosną ceny i to strasznie. No i to się przekłada na biznes, na to, co się zdarzyło od początku tego roku, no, końcówka ubiegłego, czyli inflacja, czyli wzrost stawki WIBOR, tak? To straszna, w związku z tym tak naprawdę no, zaczyna stawać budownictwo, zaczyna być problem z uzyskiwaniem kredytów, w związku z tym, a nawet jeżeli one są, to są strasznie drogie, w związku z tym tak naprawdę no, myślę, że jesteśmy na, nie wiem, czy to już jest ten najgłębszy dołek, czy on jeszcze będzie głębszy, tak? Czy zaczniemy już wychodzić od lata, ale znów wszyscy straszą tym, że na jesieni może znów wrócić pandemia. No i już wszyscy straszą, że ceny jeszcze bardziej na jesieni pójdą w górę. W związku z tym tak naprawdę znów z drugiej strony idą żądania płacowe pracowników.
no bo każdy chce co najmniej utrzymać swój status materialny, swój i swoje rodziny. W związku z tym niestety no jest, no jest ciężko. I najgorsze to to, że tak naprawdę nie można niczego porządnie zaplanować, bo tak naprawdę nikt nie wie, co będzie za miesiąc, co będzie, a już co będzie za kwartał, czy za pół roku. To jest tylko grybanie. W związku z tym niestety oceniam ten pierwsze półrocze jako bardzo trudne i wydaje mi się, że drugie półrocze może być jeszcze trudniejsze. Łódź, jeśli chodzi o tą swoją rolę w BPO, to no cały czas zdobywa kolejne firmy, które lokują tutaj swoje centra. Aczkolwiek to znów nie za dobrze działa na taki biznes, chociażby jak mój, ponieważ te centra no bardzo mocno drenażują rynek pracowniczy, czyli głównie ludzi z branży finansowo-księgowej i z branży IT, co powoduje, że tak naprawdę znów żądania płacowe, a rzeczywiście te firmy globalne mają zupełnie inny potencjał i oczywiście szukają pracowników wyszkolonych, pracowników, którzy są już na dobrym poziomie i oferują im świetne stawki. W związku z tym to powoduje kłopoty, jeśli chodzi o firmy, które mają własne zespoły właśnie księgowe czy IT. Druga rzecz, no to jest kwestia budownictwa i tutaj no, Łódź bardzo mocno zaczęła się rozwijać. Dość mocno deweloperzy zaczęli inwestować w tym mieście i budować. Natomiast no, teraz się okazuje, że coraz więcej słychać, że będą wyhamowywać inwestycje. No, miasto dużo robi, także to, co jest jakąś szansą dla miasta, to jest to, że no, przyjdą te pieniądze unijne, a jeżeli one przyjdą, no to wtedy oczywiście no, samorządy pewno zyskają na tym najwięcej. A więc zobaczymy, jak będzie. Mnie jest bardzo trudno na dzisiaj mówić coś konkretnego, ponieważ no, uważam, tak jak wcześniej to już powiedziałem, że jest bardzo trudno przewidzieć cokolwiek. Jasne, na tym polega Klub 500, że tak naprawdę no, jesteśmy klubem tutaj regionalnym, takim lokalnym i rzeczą podstawową jest to, że nawet na takim spotkaniu jak dzisiejsze, oprócz tego, że się tutaj trochę bawimy, to wymieniamy się doświadczeniami, mówimy sobie o naszych problemach i pytamy się, czy może zna ktoś rozwiązanie tego problemu, a że działamy w bardzo różnych dziedzinach, branżach, to jakby te doświadczenia są bardzo różne i bardzo dobrze się uzupełniamy. A jakie branże są reprezentowane przede wszystkim w Klubie 500? Przede wszystkim nie chciałbym mówić, ale praktycznie chyba cały przekrój, bo to są i firmy finansowe, czyli banki, to są firmy ubezpieczeniowe, to są firmy brokerskie, to są firmy handlowe, to są firmy produkcyjne, to są firmy usługowe, czyli tak naprawdę cały przekrój chyba tego, co w Łodzi można spotkać. Też to są firmy małe i to są firmy duże, także tutaj też nie ograniczamy się ani do tego, żeby to były tylko duże. Nie. Mali przedsiębiorcy też są naszymi partnerami. Firmy szkoleniowe. O. Nie będę wymieniał tutaj nazw, żeby nie podpaść, tak? Tak. Natomiast są to znane firmy z pierwszych stron gazet. Zauważyliśmy jako firma, że jest to klub łączący, integrujący różne biznesy, podobnie jak my, którzy wspieramy różnych pracodawców w charakterze dostarczenia pracowników.
od klubu 500 tak naprawdę oczekuję wymiany doświadczeń. Ja mogę doradzić, opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z pracownikami, natomiast klub może dać nam również wiedzę na temat różnych segmentów biznesu. Ten rok przyniósł wiele niespodzianek, począwszy od wojny na Ukrainie, agresji Rosji. Na pewno wiele przedsiębiorców musiało dostosować się do danej sytuacji oraz szukać nowych rozwiązań. My jako firma musieliśmy cały model biznesowy odwrócić, aby dostosować się do nowych pracowników, którzy zjechali do naszego kraju. Mamy nadzieję, że drugie półrocze przyniesie stabilizację zarówno naszej działalności, jak i pozostałym biznesom. A dzięki klubowi 500 być może uda nam się połączyć swoje działalności tak, by osiągnęło to jakiś efekt synergii. My nie jesteśmy klubem takim jak te duże typu BCC, czy może już nie kluby, a związki praktycznie pracodawców jak Lewiatan czy inne. My jesteśmy lokalnym klubem, gdzie praktycznie spotykamy się dlatego, żeby właśnie wymieniać się doświadczeniami, żeby pomagać sobie tutaj lokalnie, żeby jest to taki typowy networking, także zachęcam wszystkich, bo naprawdę można tutaj spotkać cały przekrój przedsiębiorczości i naprawdę można raz się czegoś dobrego dowiedzieć, a dwa, że można nawet robić dobre interesy, bo są też na przykład dilerzy samochodowi, w związku z tym być może, że można taniej kupić fajne autko, prawda? Są firmy ubezpieczeniowe, więc można się może troszeczkę lepiej ubezpieczyć, prawda? Są firmy brokerskie i tak dalej. A więc naprawdę przez taki networking i takie spotkania, bo spotykamy się raz w miesiącu, a więc nie jest to zbyt uciążliwe, myślę, że można naprawdę coś fajnego tutaj uzyskać.